Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na test pasty termoprzewodzącej od marki Rampage oraz też w ramach tego testu będzie porównanie z inną pastą znanej marki, która na rynku jest od lat. Ceny tych past sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No i okej, okay, na początek rzućmy sobie okiem, co dostajemy w opakowaniu, ponieważ wydawałoby się, że pasta jak pasta, będzie tubka w środku i tyle. Natomiast tutaj dostajemy takie dość duże pudełeczko, które zawiera specyfikacje. Mamy przewodnictwo cieplne. Z przodu wygląda to tak, i jak otworzymy, no to mamy kolejne informacje. Także jest trochę papierologii, jakieś tam podziękowania i broszurka. Natomiast to mamy w tym zestawie samą tubkę z pastą. Mamy 2 gramy, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o wymianę pasty, to mamy na ładnych kilkanaście użyć. Następnie mamy łopatkę. Jak wiemy, metod nakładania pasty jest kilka. Jedna z metod to właśnie rozsmarowanie pasty taką plastikową łopatką, równomiernie, ale cienko na całej powierzchni procesora. No i powiem Wam, że lata temu korzystałem z tej metody, ponieważ wtedy miałem pewność, że ta powierzchnia procesora jest równo pokryta, ale potem z braku czasu zacząłem stosować te takie szybsze metody, czyli albo ziarnko grochu. Wyciskamy na środek procesora po prostu taką kulkę, i docisk samego chłodzenia rozprowadza to. Po całości na ogół jak zdejmujemy chłodzenie do wymiany pasty, to mamy takie kółeczko z tej pasty, tym się to charakteryzuje. A druga metoda, której dzisiaj użyję, to na X-Mena, czyli robimy x z pasty, i też ta pasta jest dobrze dociskana. Było wiele testów porównań. Która metoda jest najlepsza i nie ma takiego jednego faworyta. Natomiast co my tu jeszcze mamy w tym zestawie? No bo coś tutaj jeszcze mam. Jest jakaś saszetka, a pod nią jeszcze mamy taką właściwą instrukcję i to jest saszetka opisana jako Grease Cleaner, czyli mamy tutaj alkohol izopropylowy chyba w formie żelu. Ja tego nie potrzebuję, ponieważ mam swój alkohol do czyszczenia, ale gdybyście po prostu chcieli wyczyścić procesor, a nie macie czegoś takiego pod ręką, no to też mamy to w zestawie. I ostatnia rzecz, taka może się wydawać tutaj trochę zabawna, wygląda jak taki mini balonik i z tego co się domyślam to jest po prostu po to, gdybyśmy chcieli tą pastę jakoś ręcznie na procesorze sobie stuningować albo po prostu wytrzeć coś, jak ta pasta gdzieś tam przypadkiem nam kapnie, a więc też taki gadżecik mamy. No więc opakowanie dość bogate. Ok, a teraz porównajmy sobie... Dzisiaj testowaną pastę marki Rampage z pastą, którą kupiłem do testów Thermal Grizzly Cryonaut, czyli pasta o dość podobnym przewodnictwie cieplnym. W tej chwili widzicie parametry tych past. I w przypadku Thermal Grizzly mamy podaną jakąś konsystencję. Marka Rampage nie podaje, ale zróbmy sobie właśnie porównanie. Zobaczmy na kartce, jak to tutaj będzie się zachowywać. Wyciskamy pastę Thermal Grizzly. Powiem Wam, że ta pasta jest gęsta. Jeśli chodzi o przyczepność do powierzchni procesora, tak jak ją nakładałem do testów, to powiem Wam, że trzeba troszeczkę cierpliwości. Jak widzicie, tak troszeczkę się ciągnie. Ma taką gęstą konsystencję. No i tutaj to oczywiście jest kwestia gustu. Wiadomo, że nie wszyscy lubią takie samo zachowanie pasty, więc jak ktoś lubi gęste pasty tego typu, no to tutaj mamy Thermal Grizzly Kryonaut. Jak sobie spróbujemy tą pastę rozprowadzić, no to też jest taki wyraźny opór, jak widzicie ona tak się troszeczkę grudkuje. Więc ta konsystencja, no na moje gusta nie jest najfajniejsza. Natomiast sama pasta w sobie jest naprawdę bardzo wydajna, co za chwilę zobaczycie w testach. Ale sprawdźmy teraz naszego pretendenta, czyli pastę marki Rampage, która wyciska się bardzo lekko. Jest dużo rzadsza, ta konsystencja jest zupełnie inna. Więc jeśli lubicie takie bardziej luźne pasty, no to tutaj myślę, że pasta Rampage przypadnie Wam do gustu. Zobaczcie, jak się ona rozprowadza, bez żadnego oporu, ale jednocześnie ładnie i dokładnie przylega. No więc ta konsystencja jest zupełnie inna. Mamy także troszeczkę inny kolor. Powiem wam szczerze, że mi lepiej się aplikowało pastę Rampage. No i przechodzimy do najciekawszego, czyli zabieramy się za część testową. W tej chwili widzicie całą platformę. A jeśli chodzi o dokładne chłodzenie procesora, z którym były testowane te pasty, to jest to chłodzenie Rampage Octagon C50. Niedrogie chłodzenie, proste w montażu, które na kanale też ma swój osobny test. Zacząłem od testów pasty Thermal Grizzly Cryonaut, która jak widzicie przed chwilą. Ma bardziej gęstą konsystencję, natomiast na samym procesorze nakładanie tej pasty nie sprawiało problemów i rozpocząłem testy w kilku grach. Następnie przyszła pora na podmianę pasty na pastę marki Rampage. Tutaj konsystencja jest zdecydowanie bardziej płynna, natomiast pasta bardzo dobrze trzymała się procesora. I ponownie przeprowadziłem testy w kilku grach. W tej chwili możecie zobaczyć porównanie tych właśnie testów na podzielonym ekranie. Po lewej stronie mamy pastę Thermal Grizzly Cryonaut, a po prawej pastę Rampage TM 502 HP. No i jak widzicie, w grach, w których testowałem, wyniki były bardzo zbliżone i jeśli powstawały jakieś różnice, to na ogół nie przekraczały 2 do 3 stopni na korzyść jednej lub drugiej pasty. Dlatego po tym teście mogę stwierdzić, że obie pasty zapewniają podobną wydajność. Natomiast odnośnie łatwości aplikacji to mi bardziej do gustu przypadła pasta marki Rampage, a także przekonuje mnie do niej. Dość bogato wyposażony zestaw i eleganckie pakowanie. Natomiast pastę Thermal Grizzly dostałem w saszetce i we wnętrzu, poza instrukcją była tylko łopatka do nakładania. No i pasta marki Rampage, przeliczając na opakowania dwugramowe, prawdopodobnie wyszłaby nawet o kilka złotych taniej. Ok, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli był ciekawy, dobrze się oglądało, chcecie mnie wesprzeć, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, udostępnienie filmu, napisanie komentarza. No i warto również subskrybować, żeby być na bieżąco. Dokładne ceny prezentowanych dzisiaj past oraz chłodzenia, na którym było testowane, znajdziecie w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.